Witam, kryptospekulacja, z tej strony Kamil Zajoshi. Dziś temat Stableblock, czyli tego ślimaka powolnego, pędzącego krok po kroku w górę. Stety, niestety, nie lubię nagrywać takich materiałów, gdy już ten projekt de facto ma swój proces i nie chcę, aby tutaj jakieś FOMO miało miejsce. To jest materiał numer 2 na ten temat. Ten pierwszy materiał był miesiąc temu wspólnie z Rebitem. Tutaj Stableblock był też częściowo przedstawiony. Zapraszam na podstawowe informacje także i tam. W tym update'cie numer 2 przybliżymy także je jeszcze raz pokrótce, ale częściowe materiały mogą zostać pominięte. Zapraszam na YouTube Kryptospekulacja, Twitter Kryptospekulacja, a także Telegram grupa. Z tej strony Kamil Zajoshi, tak jak mówię, kryptospekulacja to jest kanał community i każdy z Was ma możliwość wystąpienia i zaprezentowania swoich materiałów po oczywiście rzetelnych czy też spekulacyjnych informacjach, jak ten ostatni Hoichi, chociażby nadesłany przez innych obserwatorów, no i w przyszłości kolejne update'y tych wcześniejszych projektów, ale dziś na tapetę po raz kolejny Stableblock, temat ten token, ten projekt od kwietnia figuruje i przyznać należy, że interesująco sobie radzi i nie chcę zejść poniżej tego poziomu, na który liczyłem de facto, jak wspominałem przy tym pierwszym update'cie. Niestety jest wybicie, a to wybicie mogło też nastąpić po tych update'ach ostatnich, jakie miały miejsce w projekcie. W dniu wczorajszym dokładnie wszedł light paper, przyjrzymy się jemu dokładnie. Z mojej strony jednak chciałem podkreślić spekulacyjne dwa fundamenty. To możemy zobaczyć na blockchainie dokładnie. A o co chodzi? Chodzi o wallet powiązany bardzo blisko, jak pamiętamy, ze Shiba, Ryoshi, Drinking Buddy, zapewne Wam znany. Zobaczcie na tą pozycję Stableblock. Wartość przy tym momencie ma 9000 dolarów. No i ten wallet, jak wiecie, jest też przy Hunter's Dream, ta trójca, trójkąt śmierci, też omawiany przeze mnie Kawakwom. No i de facto także i Chartcocent, wyjątkowa suma. Nie porada inwestycyjna, róbcie co uważacie, ja tylko chcę przybliżyć Wam spekulacyjne materiały, że ten memcoin może naprawdę osiągnąć bardzo dobry wynik. A tu mamy też także Flood, zobaczcie, też ten projekcik wspominałem przy różnych Unification. Powiem Wam tak, że przy tym gronie Shibarium i tych zakątkach tajemniczości możemy dość ciekawie to rozegrać. Jak sytuacja ma na dzisiaj, market cap niestety 32 miliony dolarów, ale potencjalnie na long term, jeżeli ten projekt wytrzyma, no to wiemy, że ten 1 miliard to jest od tak de facto, co chociażby Pepe wyczyniło w tym momencie, a kolejno, czy to będzie 5 miliardów, to już sami sobie możecie policzyć, ale to jest tylko spekulacja, pamiętajcie. Myślę, że tu weterani na rynku, którzy zostali, mają świadomość możliwości, jak to może mieć miejsce. 3 miesiące zostało do liquidity, dokładnie 108 dni uwolnienia. 2 miliony dolarów i hodlerów mamy 2,5 tysiąca. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy z Stableblock? Jest to progres rosnący. No na pewno te topowe wallety mają, zobaczcie, na minus bardzo już duże sumy. Zobaczcie, 4,3-2%, to już jest, mówimy o milionach dolarów. De facto każdy jeszcze z nas może sobie tą pozycję w top 1000 ustawić. To jest te 300 dolarów na dzień dzisiejszy. W mojej opinii, cóż, ja mam skromne swoje zdanie, że jeszcze te kilka miesięcy ten projekt będzie tutaj bocznym segmentem szedł. Tak jak mówię, liczę na zejście. Nie jest to tego typu relacja, narracja. No i ten token dość cicho widzę w social mediach figuruje. Jednak dość cicho. Myślę, że nie jest aż tak przy tych projektach, tych profilach, które już na rynku są dość długi czas i jednym z tych drugich argumentów dla mnie to jest ten pierwszy blockchain, powiązanie numer 2, powiązanie z wielorybami, które miały interakcję z Shiba i to był ten wczesny czas, rok 2020, transakcje zostały zauważone, gdzie dodały płynność właśnie do projektu Stableblock i między innymi, jak się nie mylę, to był też Bon z ekosystemu Shiba,
Shipbone Leash także doda płynność do tego projektu. Oczywiście w dniu jutrzejszym możemy uzyskać rug pull, ale wątpię w to. To jest numer 2. Numer 3 to jest powiązania tych osób przy Kałokłom, gdzie też dają relacje i cynki, że tak powiem. Jakby chociażby te fanpage Czelkozent i Moondame także sugerowały, to wspomniałem w update'cie pierwszym, lekko w cudzysłowie powiązania Slimebrock, że to Slimebrock poprowadzi też w tą podróż wyższą. I chciałbym jeszcze dodać, że numer 4 dla mnie tutaj argumentem ten token memcoinowy może zyskać, dlatego iż, jak to wspominałem też i wiecie ci, co są w tym temacie, Elon Musk w Teksasie wybuduje swoje miasteczko o nazwie Snailbrock dla swoich pracowników Tesli, tak, i X-Space bodajże. Więc, ta utopia memcoinów zdecentralizowanych, rewolucyjny pomysł, może mieć swoje miejsce. W tym aspekcie kontraktowym też tu mnie się nie podoba kwestia i to o to zapytam na Telegramie, chociaż nie jeden projekt miał tego typu, tak, tutaj ostrzeżenia, na myśli blacklist. No, jest to dość wątek kontrowersyjny. Temat techniczny z pewnością tutaj chciałbym dopatrzeć. Jednak wiążąc te argumenty z wczesnymi etapami wielorybów SHIB, no to takie różne tematy kontraktowe na innych projektach możemy uzyskać i jest ok de facto. No, temat krypto, temat zwariowany, tu także na minus z mojej strony, na pewno te top 100, zobaczcie, jak blisko są powiązania. I to jest z pewnością czerwona lampka, nie ukrywam, dlatego biorę dwa tematy plus i minus z tej strony. Tematy plusy, przedstawiłem te cztery argumenty, ale idźmy dalej, bo tutaj będzie jeszcze więcej tematów. No i z pewnością, jeżeli te wieloryby są już wielorybami z wcześniejszych projektów, to ich takie wrażenia, przyznajmy szczerze, wrażenia mogą nie robić i ten token projekt podtrzymywać. Od czego zacząć? Tematów jest sporo. No, ich portal został zmieniony. Ten pierwszy portal internetowy wyglądał dość sceptycznie, nie ukrywam z mojej strony. Natomiast tutaj widzimy, że Sun platforma ma nadejść i ta platforma przy sztucznej inteligencji jest wykorzystywana AI. Utopia memcoinów, wszystkich memcoinów tutaj chcą dołożyć do swojej strony. Dla wszystkich memcoinów, takich jak mieli swojego airdropa, jak Floki, Handelsriemka, tutaj mamy Doge, Pepe i Shiba Predator. Quantum Computing, testnet obecny. Budowanie prawdziwej użyteczności i tu mają na celu zbudowanie społeczności właśnie poprzez wszystkie memcoiny na platformie i AI Coming Soon. Ja myślę, że ten zrzut ekranu to jest właśnie ta platforma już wewnętrznie budowana. Ba, de facto, to zobaczycie w white paper, oczywiście każdy może sobie napisać, że ci deweloperzy no, pracowali w takich już projektach jak Aptos i projektach rzeczywistych, świata rzeczywistego, mam na myśli Nike i tym podobne, to zobaczycie dalej w tych aspektach. Dość ciekawy wątek, jak dla mnie. Utopia dla memcoinów. Utopia dla memcoinów, przejdziemy sobie jeszcze dalej do ich late papera bliżej. To są takie generalne informacje. Nie będę zabierał wam czasu, nie chcę zabrać czasu. No i też jest tutaj taki Governor Finn, który ich przedstawia jakby wizję, konstytucję, że ten świat jest rozdystrybuowany pośród nierozsądne tutaj władze i każdy ma możliwość, że tak powiem, zarobku w cudzysłowie. Mają także swój social media, YouTube, memcoinowy. Praktycznie każda platforma ich social media jest aktywna, jak Discord, Telegram, tam serdecznie zapraszam, ponad 1500 na chwilę obecną. Także to jest wczesny etap. Fail launch to był ważny komunikat. 80% tokenów Uniswapi, a 20% było rozdysponowanych w airdropie w pierwszej fazie. W tej drugiej i trzeciej one zostały spalone i to była wartość 5 miliardów dolarów w tych tokenach Snailbrock. Tutaj macie tą podkładkę. I to już był temat 2 miesiące temu, więc ta ścieżka deflacyjna jest w ich rękach ukazana.
Tak, tu mieliśmy tutaj ten event Snail Burn i oni chcą zbudować ekosystem, czyli silnik memcoinowy, natywny memcoin DEX. I zobaczcie dalej, Snailbox Mobile, Apple Vision, DEX, TOLS i więcej. Oni chcą zbudować tutaj ten box. To jest dość interesujące dla wszystkich memcoinów. Jak im się to uda, ok. Jednak ten Snailbrock może zyskać na wartości, więc no tutaj bierzmy dwie strony. Kto chce zarobić, kto nie chce zarobić. Ten airdrop był w wczesnej fazie. De facto nie odbierałem z jednego boletu i no z racji obawy oczywiście bezpieczeństwa. Już to minęło, 9 memcoinowych projektów miało tą możliwość. Snailbrock Platform i to jest ten moment, gdzie jest ich ta wizja na tej platformie do zbudowania. Tokenomia, airdropy, fail launch. Pytania podstawowe, kto stoi za Snailbrockiem, decentralizacja, grupa zdecentralizowana. No to tu przy nim leży ten fail launch, ale nie ukrywajmy, zobaczmy na te topowe olety, jak mają miejsce i ten ich founder Finn oznaczony właśnie na też Twitterze, blogu, który prowadzi swoje wywody, stoi za tą sceną, za tym community. Nad czym obecnie team pracuje, to przedstawili w late paperze, o którego zobaczymy zaraz. Użyteczność tokenów, wiem, że tam jest ich staking w przyszłości możliwy, uzyskiwanie tam na tej platformie różnych fee też procentów, dystrybucyjny model, tak, to był tych projektów jak Ship, Bon, Floki, Dogecoin, Quam, Kao, Suka, Doge, to jest Dogecoin, and Solve, Shiba Original Vision. Ja nie ukrywam, że ten projekt też do projektu portfela swojego dodam, bo tam jest 1 milion dolarów na market cap, więc po kolei, jak oni tutaj taki projekt dali, to jest to dość interesujące. I tutaj kolejny mój wywód, że no dali sobie swoim airdropy de facto, jeżeli to są wieloryby wczesne SHIB, samym sobie uzyskali airdropy, więc to też jest taki wątek. Dlatego nie robię tutaj, że tak powiem, kultu, ale próbuję przedstawić, gdzie możemy też mieć swoje miejsce na kolejną narrację. I kto to jest ten Governor Finn? No tutaj mamy puentę wierszykową, zmiana świata, tak, tak, bla, bla, okej. Okay. Snailbrock to jest ich medium, konstytucja, początek, materiał z kwietnia. To ma być to miasteczko przedstawione. Welcome to Texas, utopia oczywiście bez wątpienia. Elon Musk spekulacyjnie. No i właśnie Elon Musk też publikował tweet, to był chyba w tamtym miesiącu, dość cicho o tym było, bo opublikował ślimaka. I to też jest takie spekulacyjne powiązanie. Tu sobie zobaczymy na social media, jak Twitter, jak to wygląda od wewnątrz. To jest oficjalne konto utworzone w lutym. I dwóch obserwowanych, oczywiście Elon Musk, a także ten Finn, GovFinn. Lecimy dalej, bo specjalnego tutaj aż nic nie ma. On też dwie osoby obserwuje. Osa jest Snailbrock i także Ilona. Ten event mieli, jak zobaczycie na Twitterze, Snailbrock oficjalny AI. I 10 godzin temu dokładnie ten interesujący dla mnie late paper został wydany. Graficznie dość wygląda to pozytywnie, ta sama budowa tego projektu. Nie jest to, że tak powiem, byle jak. Oczywiście jest to śmieszne, tak, z wyglądu, co tutaj ten ślimak Ilona wygląda. No to przyznajmy szczerze, no świat krypto, sami wiecie, weterani, jak to wygląda. De facto 5% w ostatniej hoście przeszło funduszów do memcoinów i tutaj potencjalnie, o, to jest ten wpis Ilona, 17 czerwca to miało miejsce, że social media, tak, lub social media kampany, when you pick up a stay and put in someone else, that's right. To był właśnie ten wpis Ilona de facto na temat tego ślimaka. Kto wie, czy on tu też ma jakieś swoje 5 minut. No bo dlaczego akurat ślimaka? Po wydaniu tego projektu, to mnie się też przywiązują przypomnienia do childhood and dzieciństwa. Okej. Okay.
Jak sobie też wpiszecie Snail Brock, hashtag Snail Brock, czy też dole Snail Brock, no to zobaczycie kto, co, jak ewentualnie. I nie ma tych materiałów aż tak dużo. Nie powtarzamy się. Tak, czy Snail Brock będzie takim miasteczkiem właśnie memcoinowym i ta nazwa właśnie tego miasteczka Ilona. Myślę, że zrobi swoje, jeżeli nawet bo będą wpisy Ilona o Snail Brock, to zrobi swoje de facto. Jeżeli projekt miałby być niczym, to same wpisy Ilona spowodują potencjalnie jakąś pompkę. I też tutaj ktoś na Twitterze pisał powiązania właśnie z Slayblock KO KWO. Wpisy powiązane z tym asortymentem. On tu przedstawia w 27 wątkach. I te wątki każdy może sobie zobaczyć, jak to były prześledzone. Ja już tego z głowy wam nie powiem, ale tak, najlepsza jest cisza przed burzą. I te ostatnie właśnie jak Monday, Moon Knight, Sara i te oficjalne konta stały się cichsze, ale wspominały m.in. o Snail Brock. Ja powiem tak, że to nie tylko ten projekt Snail Brock jest wspominany, bo też inny projekt jak Ruta, inny projekt jak BetAI, to na grupy Telegram ten wątek naszej kryptospekulacja po części był poruszany, a także w innych materiałach wideo wcześniejszych. Okej. Też pytanie, jak zachowa się, to był ten oficjalny artykuł na temat Slaybrock, to miasteczko ma, no i ono jest w budowie, kiedy, nie wiem, ale myślę, że przy ciągu roku, dwóch akurat ten potencjalny bullrun mamy mieć miejsce, więc też tutaj był ten, tak, Chalco Cent to jest to community konto, wskazówka, to było w kwietniu, myślę, że jesteśmy na tym etapie dość wczesnym, jeżeli ma być oczywiście coś większego. I mamy swój czas do akumulacji, materiał wideo. Iż nie tylko te projekty memcoinowe wymienione do airdropu mają być tutaj budowane, ale także inne memcoiny mogące dołączać tutaj do Snailbroka, do tej platformy, która ma wyjść. Okej, to jest ten ich late paper z dnia wczorajszego, świeżutki sprzed kilku godzin. Utopia Snailbrok, abstrakcja. I dla mnie tutaj chciałbym przedstawić, nie będę też czytał tego czasu, zbierać informacje podstawowe, natomiast tutaj mamy, że chcą zbudować taki produkt, natywny ekosystem, właśnie jak odkrywanie silnika, czy tak powiem, krywania memcoinów. Mam tu na myśli chyba nowych memcoinów, które będą powstawać, tak, dołączają do tej platformy. I fair, że tak powiem, możliwość każdego dołączenia, czyli ta decentralizacja memcoinowa, no jest to de facto luka w krypto projektach. Natywny agregator DEX. No i tutaj ten Snailbox Mobile, zobaczcie, ta aplikacja na Android i iPhone ma mieć miejsce, także Prodex Tolls Apple Vision. I jak tutaj piszą, że ta, tak, co tutaj mamy, wyobrażamy sobie przyszłość, w której wszystkie społeczności memów są właśnie zjednoczone, to power, i gdzie tokeny memów oferują swoją wartość. A ten sam Snailbrock
ma stać za tym świadectwem siły społeczności i tej wizji i wierzył w możliwość zbudowania własnego kultu, wspólnoty zjednoczonej, wspólne przekonanie o potencjalnej ekonomii memów. Też pytanie, jak inne projekty zareagują na taki projekt Snailbrock, no bo de facto będą musiały dać zarobić jakoś marketingową temu projektowi, tak? De facto nie wchodząc w samo w sobie. Wprowadzenie, utopia, all memes. I tutaj mamy zespół, tak, podstawowy. I tu zobaczcie, że tak, mieliśmy, tu na końcu piszą, że nasz zespół programistów pracował nad projektami takimi jak Layer Zero, Aptos, Bitjo, a także pracowali z wielkimi firmami technologicznymi jak no, Twitter, Apple, Nike, sami zobaczcie Channel, Coinbase, Google, no wow. Gdyby faktycznie to było przeznaczone dalej w użyteczność i nie są to puste słowa, chociaż uważam, że na blockchainie to, co na początku materiału mówiłem i tych innych moich dwóch, trzech argumentach, no to dość możemy być ufni, ale z ryzykiem w tym temacie. Potencjał to jest ta luka, jak piszą gap produktowa i chcą zbudować też narzędzie na tej platformie, mając taką możliwość obsługi, komunikację za pośrednictwem ich narzędzi, i które mają obejmować zdecentralizowane giełdy, analizy handlowe, swapowanie tokenów, integracja społecznościowa, no i także uczestnictwo AI w ich platformie. I tu mają wymienione te produkty jak CoinGecko, DexTales, Uniswap, Oneinch, Discord, CoinMarketCap i jak piszą, dostrzegli możliwość stworzenia tego wszechstronnego doświadczenia dla użytkownika na tej platformie i platforma dodatkowo Snailbrock będzie wykorzystywać technologię AI do analizy zasobów portfela, ryzyka i tych tolerancji zakupów, historii transakcji i tak dalej, społeczności. Ponadto, jak piszą, platforma będzie zarabiać także na tych fee na ich platformie, na opłatach za usługi premium, ponadto Web3, powiązane produkty, usługi reklamowe, mikrotransakcje. Okej, tu w takim razie ten natywny token o tym programie stakingu. No i ich roadmap, faza pierwsza, druga. Ta wyspa 3D, no też interesującym tematem będzie, graficznym, dek wspominany, agregacja produktów w fazie drugiej, wykorzystanie już tutaj AI walletów, Trollbox, Snailbrock Trollbox, to pozwoli tak o komunikacji wszystkich memcoinów, że tak powiem community, w jednym miejscu, tym boxie, Trollbox, na tej platformie. Tam będą wojenki, niewojenki, jeżeli sobie zobaczymy Army, Ship Army, Dodge Army. Jak to będzie zastosowane, to też jest interesujący temat. Jakie będą mieli oni zyski, to też jest moje pytanie dla, nie wiem, Community Ship na przykład. Co oni tam zyskają, wchodząc w Snailbrock Trollbox? To też jest zagwozdka i też to pytanie zadam, aby w Update 3 uzyskać odpowiedź. Ten silnik i odkrywanie tych wszystkich, tak, no na tej platformie będzie miejsce, jak śledzenie transakcji, podstawowe rzeczy. I to jest ta generacja 3D, która ma mieć miejsce, no wygląda to dość fajnie, memcoinowo, na ich platformie. To też de facto, czy ci deweloperzy mają swoje doświadczenie, może pokazywać faktycznie, że no nie jest to byle jak stworzone, jak inne jakieś memcoiny. Ok, co mamy dalej? To ich ten natywny DEX, agregator ma tak tutaj powstać. Wsparcie na cross-chain swap, optymizacja gazów i layer 2, skalowalność.
strona 11, tutaj mamy ten, no właśnie, to co jest to Snailbrook Trollbox Social, czyli ten live chat w prawdziwym czasie i dyskusja pomiędzy tutaj community. Znaleźli tą lukę w kryptomem coinowym, zobaczymy jak ją wykorzystają, rozwiną, czy mają na to pomysł. Faktycznie temat luki ok. I ten engine, silnik, odnoszę się do właśnie security auditu kontraktu, użyteczność także AI, wykorzystanie sztucznej inteligencji i ma być tutaj tym wyróżnikiem w projekcie Snailbrook, dlatego też mają w końcówce ten AI nazwę. No i jak to narracja ponadto AI będzie miała miejsce, to też mają swój progres wzrostu. Mają tutaj badać ten chat GPT w celu obsługi klienta, ponadto wprowadzać innowacyjne podejście do ulepszenia użytkownika. Ma oceniać opłacalność danych alternatyw i koncentrują się na dostarczeniu najwyższej jakości dla klienta. Platforma także będzie zawierała komponent AI do przewidywania cen, analizy ruchu wykresów, przewidywanie wykresów. No, ciekawe, czy do tradingu będą mieli swoje przedkładnie. Także system AI Snailbrook zarekomenduje najlepsze monety, które mają możliwość wzrostu w oparciu o różne parametry. No, dla nas byłoby interesujące, gdyby powiedzieli nam, który projekt kupować spekulacyjnie. Zasadniczo Snailbrook, jak tutaj piszą, to platforma nie tylko, to nie tylko platforma, ale to wielopłaszczyznowy ekosystem o wysokim potencjale. Mają tutaj integrować różne rynki w wysokiej wartości, okej. A jak piszą? This is just the beginning, to dopiero początek. Mają też swoje oparcie, model biznesowy, tutaj przedstawiają jak to miało w poprzednim cyklu wartości, tutaj 130 bilionów miliardów. Rynek wchłonął 5% do memcoinów. No, a te wartości potencjalnie mogą być większe z każdą hossą, więc możemy uznać, że te swoje procenty Snailbrook może zyskać. Roadmap. Gdzie jesteśmy na chwilę obecną w roadmapie, to też tutaj chciałbym pokazać, tak, community już mieliśmy, fair launch, mieliśmy airdrop, mieliśmy rosnący progres i myślę, że to jesteśmy tu, ten Snailbrook platform. Potem ma być ten contest community building. No i ten produkt. Na końcu wspominają jeszcze raz o ich starcie, linki do social mediów, a na końcu mają także konstytucję właśnie przez tego governora opisaną. I jak on tutaj pozwolę zacytować, w świecie, w którym dystrybucja bogactwa od dawna jest wypaczona, niezwykła opowieść, rozwija się cyfrowa waluta, wykuta w marzeniach, aspiracji. I to jest historia niezwykłego memcoina, zaprojektowanego, aby wspierać równe szanse i przynosić naprzód zmianę paradygmatu w sposobie, w jaki postrzegamy bogactwo i wartość. Memcoin Snailbrook. Geneza zakorzeniona w istocie ruchu kryptowalut, aby dać status quo, zakłócić tradycyjne systemy finansowe i stworzyć świat, gdzie bogactwo jest dostępne dla wszystkich. A twórcy tego rewolucyjnego memcoina uznali, że potencjał kryptowalut tkwi nie tylko w ich zdolności generowania bogactwa, ale także w ich mocy, aby wspierać poczucie wspólnoty i promować wspólny wzrost. Na końcu także dalekie od bycia drapieżnikiem, czy też bycia ekskluzywnym, Snailbrook jako memcoin, który zaprasza wszystkich, aby wziąć udział w jego podróży i stara się uwolnić tutaj kajdany, chciwości, spekulacje, które w przeszłości skaziły wizerunek kryptowalut. A zamiast tego jest orędownikiem wartości zaufania, przejrzystości i wspólnego dobrobytu. Memcoin, który obejmuje ducha współpracy, innowacji.
Także ma swój tutaj ten właśnie govern stronę internetową na Substacku. Temat szeroki, temat spekulacyjny, konstytucja, początek. Jeżeli faktycznie jeszcze zobaczmy Snailbrook, YouTube. Nie oglądałem tych filmów, zobaczmy sobie jeden. Keep up, motherfucker! Fly me to the moon. About a year ago, in the dust-blown outskirts of Texas, there was a town called Stanbrook, a place where dreams were crushed and hope was scarce. Pepe was broke as a joke, and Little Snail was a drug addict. But little did they know their fortunes were about to change. One fateful day, Finn woke up in a state of confusion and desperation. He embarked on a journey of self-discovery, seeking answers to the ultimate question of identity. Finn said, "Who am I? Who am I? Who am I? Who am I?" And then, like a lightning bolt from the blue, it struck him. Finn said, "I am the AI. I am the AI." And just like that, the winds of change swept through Stanbrook, transforming it into Snailbrook, a place where miracles happen, dreams come true, and the impossible becomes possible. Suddenly, smiles replaced frowns, and even the grumpiest souls found a newfound hope in their step. Snailbrook bloomed into a picture-perfect paradise, a place that captured the imagination and ignited the spirit of its people. A utopia. Snailbrook is ready for its grand debut thanks to Governor Finn, the genius behind the AI integrated platform. The bright future is filled with endless possibilities, and Snailbrook is just getting started. So, brace yourself, Snailbrook. Buckle up for the exhilarating ride ahead. Because in this town, the future is so dazzling, you'll need shades. Fly me to the moon. Let me play among... Graficznie interesująco. Z pewnością nie jest to na byle co. Ja osobiście buduję swój portfel także o to, jak wspominałem wcześniej. Mam nadzieję na jeszcze zjazd, bo no 30 milionów to nie dla legendów, tak, ale myślę, że dla fundamentów jako memcoinowy może swoją narrację uzyskać. No i przy tym FOMO jeszcze uważajmy. Jeżeli macie swoje zdanie, dajcie znać, ale to jest pod moim okiem lupą. I takich innych tokenów, projektów jest jeszcze kilka. Jak tylko znajdę czas, no to spekulacyjnie przedstawię. Dzięki i do usłyszenia. Ahoj.